20 lat temu mieliśmy takie same sny i marzenia. Wierzyliśmy w te same rzeczy, słuchaliśmy tej samej muzyki, byliśmy razem. Później moi przyjaciele wyjechali z Polski, a ja zostałem, bo wydawało mi się, że tutaj można robić to samo, co gdziekolwiek indziej. Pewnego dnia postanowiłem ich odwiedzić, zobaczyć, na ile te właśnie wspólne korzenie, te nasze wspólne historie z przeszłości, na ile to wszystko w nas siedzi i czy mamy jeszcze o czym gadać, czy też jedyną rzeczą, która nas łączy, jest muzyka. Wyjechaliśmy, to chyba nawet tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, co tutaj jest za waluta, nie? Nie było to dla nas w ogóle istotne, że tutaj, wiesz, jest możliwość, wiesz, takiego życia, wiesz, jakiegoś takiego zarobkowego, wiesz, w tym sensie. Po prostu, wiesz, każdy z nas jakoś tu pierwszy raz przyjechał, zobaczył i stwierdziliśmy, że no tak, tutaj właśnie czujemy się dobrze, nie? Jakby swojsko w domu. Nie masz dylematu, czy chcesz wracać do Polski, czy nie? Pojawia się. Co jakiś czas wraca taka myśl, że a może jednak, wiesz, lepiej by było. No wystarczy włączyć pierwsze lepsze wiadomości i te rozterki mijają. Jak słyszę, co się dzieje w Polsce. Jakbym wrócił do Polski, to pewnie już jestem w takim wieku, że niełatwo byłoby mi robić to, co bym chciał. Tutaj to w zasadzie można przykręcać śrubki i normalnie jakoś tak funkcjonować. Jest taki poziom, ten średni jest zachowany przy robieniu, wiesz, prostych rzeczy. Zostawię tam parasolkę. Czemu? Nie chcę mi się chodzić z parasolką. Dobra, znowu. Camden. Wiesz, jestem daleki od tego, żeby cię, wiesz, jakoś tak super namawiać, tak koniecznie przyjedź, bo wiem, że masz rzeczy, które jednak jakoś tam trzymają cię w tym w stolicy, nie? I w ogóle w Polsce, ale... Właśnie nie mam tych rzeczy, wiesz, nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie tam tak naprawdę trzyma, wiesz, no poza, nie wiem, językiem ewentualnie, nie? Bo wiesz, jeżeli na przykład spojrzałbyś na to w taki sposób, że i wyjeżdżasz, nie trzyma cię za wiele rzeczy w Polsce. Jeśli już raz wyjedziesz, to potem już właściwie mógłbyś mieszkać gdziekolwiek, nie? Bo na przykład przyjedziesz tu i stwierdzisz za jakiś czas, że nie podoba ci się, że chcesz robić coś innego gdzie indziej i pojedziesz, nie? Metalwork fitter. Czyli generalnie konstrukcja.
tradycje metalowe, wiesz. No czyli coś takiego też przykre, też na przykład, tak, ten? Troszkę inne, ale coś tutaj. Ale w którym, znaczy nie tylko w tych tunelach, gdzie jeżdżą kolejki, tylko... Właśnie w tym tunelu, gdzie jeździ kolejka. A, czyli w takich stronach? Nie. Takie rzeczy, na przykład takie, zobacz, to. Takie metalowe wszystkie. Ale myślałeś o tym, żeby wiesz, znaleźć sobie tutaj inną pracę? Taką? Wiesz co, jest mały problem, bo tak naprawdę to nie mam żadnego wykształcenia. Mimo że umiem robić parę rzeczy, to moje CV jest dosyć ubogie. Ja się już w ogóle nie chcę chodzić do pracy, ja już chyba w tym tygodniu nie pójdę. Półtorej godziny do firmy. No. A czemu po polsku rozmawiałeś? Bo superwizorem jest Polka. Aha, to jest Polka. Aha. Polka do mnie zadzwoniła. Moja, jednak po polsku. Moja przełożona, która nie lubi kolesi z kikami i brele. Córkowców nie lubi. Ona jest taka, nie wiem, chyba bardzo... No, taka typowa Polka, nie? Nie lubi w ogóle mojego wyglądu. Znaczy, nie dowiedziałem się od kolesi nawet, od Anglików, że się bardzo jej nie spodobałem w pierwszy dzień, jak przyszedłem. W ogóle była zdziwiona, że ten właściciel firmy mnie przyjął. Nie? No ale jak mnie przyjął, no to ona już nie ma nic do gadania. Nie? Musiała mnie gdzieś tam wcisnąć. Nie, siadaj, ja cię mam. Wiesz, że to może być ryzykowne z twojej strony. Gdzie ci się robi ten dread, o którym mówiłeś sam? Patrz. Loki, pukle, całe. Długie włosy mi urosły, nie? Czekaj. Spoko, jest piękny. Teraz jest dobra długość, jeżeli miałbym żel. No. Jest okej. Piękna rysa. I tak jest mało na tym czubku, tylko wiesz, żeby nie rosły jak rosną, nie? To... Jak ty przeszczepy musisz sobie strzelić? Co, podoba ci się czy nie? Tak, no, nie wiem, może mi się nie podoba. Cieszę się. Dziękuję bardzo. Niestety, Daria, nie można sprzedać tych moich włosów. Nie nadają się nawet na szczoteczki. Maciek, taka doniczka wystarczy do tego kwiatu teraz? Mniejsza nawet, wiesz? Ustawiliśmy dwa śmietniki, jeden na drugim. Na kwiatach, na donicach, które stoją przed domem. Potem jeszcze dostawiliśmy pudło na recycling. Maciek tam lekko wcięty stwierdził, że będzie bohaterem nocy i po prostu, wiesz, wszedł przez okno. Była śmieszna sytuacja na komisariacie, bo ja miałem plecak z narzędziami takiej wielkości i tam było chyba z 5 różnych zamków, żeby dopasować do drzwi i narzędzia wszystkie. I policjant się mnie pyta, jaki jest mój zawód. Ja mówię, ogrodnik. Mówi, ogrodnik? Ty jesteś ślusarzem, a nie ogrodnikiem. No nie mieliście nigdy takiego stresu, że wiesz, że na skłocie to... No wiesz, że nigdy nie wiadomo, jak długo pomieszkasz. W sumie to nawet nie jest stres. Może na początku było to stresujące, ale teraz już tak długo w ten sposób ja przynajmniej żyję, że nie jest to kwestia stresu, tylko jakby świadomości tego, że to może być nawet i wiesz, tydzień. Trzeba próbować i jeżeli się uda, to się uda, to super. A jak nie, no to... To nie macie na przykład jakieś tam dużo swoich rzeczy? Porety, za dużo. Bardzo dużo. Za dużo. Na dwie furgonetki, chyba.
Ale musimy sobie kupić wanę. Ja nie. Znaczy, ja to będę robiła ciśnienie, żeby był wan, jak będzie pies, to tak. Wan to będzie jego dziecko, a pies to moje. Zamkniemy. I zamykasz drzwi? Zamykam. Ja, ale jest gorąco. Dobrze, fajnie. Myślę, że najlepiej byłoby jechać albo z Queens, albo z Peckham kolejką, która też jedzie, albo autobusem, tak jak ty mówisz, właśnie. Nie, no jedźmy metrem. Na Wiktorię? No. Bo to jest najszybszy wjazd. Ale będziemy mieli dużo przesiadek. Sobaki, jakie piękne. They really like you, you know. Shobatsy, shobat. You can have her if you want. I love dog. No, I just want to go for a generalnie królowa przeważa, ale jest też złotówka. Bo wiesz, turyści już turyści byli. Tutaj. Zobacz. Cześć. Jest w złym nastroju. Cześć, Maciek. No to co ty przyjechałeś? Ja w ogóle nie jestem przekonany co do tego, że przyjaźń to jest jakaś trwała rzecz w ogóle. Myślę, że przyjaźń to trudno, wiesz, przewieźć ze sobą, nie? Pamiętasz, jak byłeś bez pracy i nie było cię już stać na Carmeny? Wtedy jeszcze nie pracowałem, zacząłem pracować po 30. To z muzeum zajebałeś? No i na koniec klubowe. Przed koncertem. Moja babcia paliła klubowe. Mój dziadek palił klubowe. Mój dziadek palił właściwie. Przede wszystkim palił klubowe. Michał miał dobrze, bo nigdy nie palił. No ale pamiętam wszystkie te pudełeczka. Wow, no to... Myślisz, że można je bezpiecznie palić? Znaczy nie, no, nie śmiałbym ich palić w ogóle, kurczę. To tak jakbym się, wiesz, wpierdolił do muzeum, nie wiem, Wojska Polskiego i zaczął, kurde... w siatce nosić piwo, wiesz, w której kiedyś agent numer jeden nosił granaty na przykład, nie? To się nazywa życie na linie. Na ringu? Na linie.
No, ring otoczony linami. No, możemy tutaj usiąść na przykład na chwilę, nie wiem, jak chcecie, albo jest jeszcze jedna ławeczka, która będzie fajniejsza dużo. Za 200 metrów, nie? Aż 200. Może lepiej by było mieszkać tutaj i mieć możliwość, wiesz, spotkania się z wami, mieć możliwość robienia jakiejś rzeczy razem. Ale wiesz, że to jest pytanie, na które tylko sam możesz sobie odpowiedzieć, nie? Po prostu nikt za ciebie, wiesz, nikt nie za ciebie tego nie zrobi, nie? Wiesz, w czasach, kiedy widywaliśmy się w Polsce, to miałem wrażenie, że wiesz, że masz więcej do powiedzenia na temat świata, nie? Mogłeś być dla mnie, wiesz, kimś ważnym, no i zresztą, wiesz, jakby byłeś zawsze, nie? Ja chyba nie nadaję się do tego, żeby udzielać komuś rad. Stary, zawsze możesz przyjść do mnie na kawę, zawsze możemy usiąść, możemy sobie puścić fajną muzę i możesz o tym mówić, nie? Bo ja wiem, co się ze mną dzieje, jak, wiesz, staję się totalnie, wiesz, sentymentalny i totalnie mi wszystko dotyka, nie? To mnie niszczy po prostu. Też niektóre pytania może nawet i fajnie, jak pozostają bez odpowiedzi. Ja też nie wiem, czego chcę. Jakoś tam sobie, wiesz, pomocnicze pytania zadaję, na które potrafię odpowiedzieć, a to główne może cały czas pozostaje jednak bez odpowiedzi. Ale ciągle mi się wydaje, że jeszcze czas. Z tym to jest bardzo różne. Myślę, że to, wiesz, totalna iluzja, że mamy czas. Nie mamy czasu, nie? Wiesz co, ale jak na przykład spotykam się ze znajomymi, z przyjaciółmi i czuję się dobrze, jestem, wiesz, zadowolony z tego i wszystko jest fajnie, wszyscy są zadowoleni dookoła, to wydaje mi się, że to jest właśnie to, ale Michał, to wiesz, czego to są, chcę, żeby wiesz, tak właśnie było, że to jest to. To są jakieś święta po prostu, jak się spotykamy, nie? Bo nawet my mieszkamy ze sobą w jednym mieście i kto wie, jakby Żwirek nie przyjechał, kiedy byśmy się znowu spotkali. A nie tęsknisz, Michał, za górami? Może pojedźmy sobie, wiesz, latem w Tatry. Kiedyś miałem wymówkę, bo nie miałem butów, ale już mam. Tak, fajnie by było. Chodzić. Nie, jak tutaj wszedłem, to tak się przypomniałem sobie, jak się chodzi po górach, wiesz. To jest fajne. Znaczy, się już tak stary, że mi się, wiesz, jak mam skakać gdzieś, na przykład, to łapię się na czymś takim, że się, wiesz, zastanawiam, czy to jest bezpieczne. A kiedyś tak nie miałem. To nie jest starość. Siadamy sobie gdzieś tutaj? To jest po prostu taki, może, wiesz, brak praktyki. Ruchy do pubu? Jakbyś ciągle gdzieś skakał, to byś nie myślał o tym, nie? No tak, ale kiedyś to było prostsze. A ty skakałeś też ze spadochronu, nie? Skakałem. A ty też? Si. Gdzie? W Niemczech i tutaj. Gdzie skakałeś, w Anglii? 180 funtów kosztuje. W Londynie, no. Ale to parę lat temu. Nad miastem skaczesz, tak, że widać miasto? Nie, czy no widać, bo Londyn jest tak duży, że jak już jesteś na 4000, to po prostu, wiesz, z piły widać Berlin na przykład, nie? No coś. No tak. No przecież mój stary latał, to wiem, nie? 4000 nad piłą, to widać, no, mieliśmy Berlin. Mieliśmy 10 tysięcy nad Warszawą i nie było widać Gdańska. No było czyściutkie niebo i wszystko. Było, nie, widać toru. Nie patrzyłeś, wiesz, w to miejsce, co trzeba. No patrzyłem, bo żeśmy tak lecieli, że widać było Wisłę. I Wisła za horyzontem, przy ziemi jest krzywa. Ale wiesz, nie możesz widzieć, wiesz. Żwirek, w nocy, jak się światło pali, to widać, wiesz, Berlin z 4000, nie? To jest tyle światła, nie? Tak samo, Berlin, wiesz, tutaj. Berlin to jest spory, no. Może większy niż Gdańsk, to jest trzykrotnie. Myślisz, wiesz, no może w nocy tak. Mój ojciec nie kłamie, wiesz, w przeciwieństwie do mnie, także ja mu ufam w to, nie? Ja cię nie ufam. Idziemy do pubu. To ja muszę też skakać w takim razie, ani bungee, ani
ani spadochronu, nie wiem, gdzie byłem. No cóż... Ale to nie wiesz, gdzie byłeś. No w tym czasie, dlaczego ja nie skakałem? Cześć. Nazywa się Kropka. No co ty? Jest psem? Jest tuczką. O ja. Dzięki. I Kropka zostanie z Quatersem. Chodzić? Jej, no tak, kochamy się, strasznie się kochamy, najbardziej na świecie, tak, no tak strasznie. Maciek, wypadasz z gry. Ile wypłaty dostaniesz? Nie wiem, z 8 dych, może 7-8 dych. Fajny pomysł na życie. Jeździcie i robicie filmy. A co, myślisz, że twoje życie jest, wiesz, nie jest zabawne? Albo nie jest fajne? Jest, ale... No to jakie jest to ale? No nie, no nie ma żadnego, masz rację. To bym ci w ogóle tak, wziąłbym tą płytę i z tej ci wypalę Melvin z Biafrą i Zounds, to na pewno. Bo to bym chciał, żebyś miał po prostu. Talking Blues to masz. Mam. Chcesz jakieś psychobilly? Fajne? Nie, generalnie wiesz, jak jest fajna muzyka, którą możesz mi polecić, to się nie musisz pytać, bo to ci jakby wiesz, w tym w pełni ufam, że będzie zajebista. Może punk rocka amerykańskiego chcesz? Punk rocka każdego. No, już mi się podoba. Super. Fajnie, nie? Ja cały czas marzyłem o takim życiu, jakie wy tutaj prowadzicie. Kiedy rozmawiamy, kiedy się przyglądam temu, jak żyjecie, ten obraz jakby... pryska. Przestaliście coś robić. Nie masz takiego wrażenia, że po prostu czas jakoś przecieka ci przez palce? Ja chcę mieć dużo czasu. To miasto jest wystarczająco szybkie, żebym jeszcze ja musiał gdzieś gnać. Mi to strasznie imponowało, jak żeście robili, wiesz, Sound System w Pile, jak była impreza w Stobnie, jak żeśmy jeździli, wiesz, razem na trasy. Miałem takie wrażenie, że wiesz, ta załoga to jest taka załoga rzut śmierci, nie? To jest tak, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się spotkać, nie? Ale my spotykamy się już w snach. I'm gonna wake up.